Witamy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Teatr Odeon. Dzisiaj znajdujemy się w Gminnej Instytucji Kultury. Skorzystaliśmy z zaproszenia naszych wielkich przyjaciół, którzy wspierają nas nieustannie w naszej działalności. I dzisiaj poproszono nas o tym, abyśmy trochę z Kariną poopowiadali o tym, jak działa Teatr Odeon i co w ostatnim czasie zrealizował za projekty. Ja jestem oczywiście reżyserem i twórcą Teatru Odeon, Karina jest moją wieloletnią aktorką. To może zacznijmy od tego, co było niedawno, a były to Święta Wielkiej Nocy. I my, jak co roku, postanowiliśmy po raz kolejny wystąpić z naszym wielkim widowiskiem, którym jest Misterium Męki Pańskiej. Tak, Misterium Męki Pańskiej to jest nasza tradycja. Od tego generalnie zaczął się cały teatr, działalność tego teatru. I powiem wam wszyscy, moi drodzy, że my z wielką radością zawsze wracamy do Misterium, ponieważ to Misterium jest dla nas bardzo ważne. To nie jest tylko spektakl, to powoduje, że my lepiej przygotowujemy się do świąt. Też chcemy pomóc ludziom zrozumieć sens Świąt Wielkiej Nocy i myślę, że nam się to udaje. Tak, zdecydowanie. Ja też z perspektywy tego, że jestem aktorką tutaj w Teatrze Odeon, to gram w tym właśnie widowisku, ale wcześniej jako mała dziewczynka przychodziłam na to Misterium, przeżywałam razem z całą moją rodziną, a dzisiaj, kiedy mogę zagrać Świętą Weronikę w tym pięknym wydarzeniu, to osobiście przeżywam nie tylko całe to Misterium, ale również tą rolę i widzę po prostu też moich bliskich, którzy mnie wspierają i jak bardzo to Misterium też pomaga im przeżywać te święta. Tym bardziej, że to Misterium odbywa się w bardzo wyjątkowy dzień, w Wielki Piątek, w godzinach wieczornych wyruszamy w nasze strzeblińskie drogi, gdzie odbywają się te sceny wszystkim dobrze znane. Finał odbywa się na naszej Golgocie, którą zbudowaliśmy już nawet nie wiem ile dokładnie lat temu, ale z roku na rok ją udoskonalamy. Golgota naprawdę, sam mogę powiedzieć, że robi wrażenie, bo tam jeżdżę co chwilę, sprawdzam to miejsce, dbamy o to miejsce bardzo mocno i to się też takie stało przez ostatnie lata, miejsce odwiedzin. Ludzie spacerują sobie w te święta i odwiedzają naszą Golgotę, gdzie odbywa się całe ukrzyżowanie. To jest też super, że oprócz tego, że tworzymy Misterium, to też zrobiliśmy taką atrakcję w Strzeblinie, kolejną dla wszystkich mieszkańców, ale nie tylko. I też wiele osób właśnie powtarza, że te święta Wielkiej Nocy przeżywają jeszcze piękniej, jeszcze głębiej duchowo, będąc właśnie z nami na tej drodze krzyżowej, przeżywając te wszystkie wydarzenia sprzed 2000 lat. I że dzięki nam, dzięki temu wielkiemu wydarzeniu... Znaczy, my bardzo mocno wierzymy w to, że to nie jest tylko spektakl, tylko mamy poczucie misji, że my coś chcemy w ten sposób przekazać, chcemy tego widza lepiej przygotować do tych świąt, żeby sami przez to też lepiej się przygotowujemy, lepiej rozumiemy to wszystko, co się niegdyś działo, o czym czyta się w kościele. I to jest piękne. Ja osobiście to bardzo mocno przeżywam. Nie wiem jak ty, Karina, myślę, że tak samo. Tak, ale jednocześnie jest to jeszcze piękniejsze ze względu na to, że my nie tyle przedstawiamy właśnie te wydarzenia, co jeszcze jest to dodatkowo jako nabożeństwo samej Drogi Krzyżowej, ponieważ razem z nami idzie nasz ksiądz proboszcz, są normalne stacje Drogi Krzyżowej, ludzie się zatrzymują, modlą, są rozważania do konkretnych stacji i można to wszystko przeżywać. Jest to po prostu piękne. Tak, ja jeszcze chciałbym do tego dodać, że z roku na rok obserwujemy to, gromadzi się na Misterium coraz więcej ludzi. W tym roku chyba padł rekord, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przyjechali, bo naprawdę było chyba trzy razy więcej osób niż w zeszłym roku. I to nabiera też coraz większego znaczenia nie tylko dla naszych mieszkańców Strzebilina, ale dla całej gminy czy powiatu, bo z tego co widzimy i obserwujemy, przyjeżdża bardzo dużo ludzi spoza naszej miejscowości, co nas oczywiście bardzo cieszy i za co serdecznie dziękujemy. Tak, myślę, że też ludzie, którzy przychodzą co roku albo pojawili się po raz pierwszy, sami mogą ocenić, jak wielkie to miało znaczenie, jak bardzo przeżywali w
w samym tym dniu, ale też jak bardzo wpłynęło na przeżywanie właśnie tych świąt i pokazanie tego sensu właśnie tych wydarzeń. No tak jeszcze od strony, z Kariną chcę opowiedzieć od strony technicznej, tych przygotowań, jak to wygląda. Tak naprawdę misterium tegoroczne powstało w przeciągu 6 prób. Bardzo mało prób było, ale to też dlatego, że my to już mamy tak bardzo w naszej pamięci, tak bardzo to w nas tkwi, że wystarczy jedna, dwie próby, a my już jakby wskakujemy na te obroty najwyższe, bo bardzo mocno, tak jak o tym mówimy, to przeżywamy, to nam pomaga i dzięki temu to wszystko chyba tak na ludzi wpływa bardzo pozytywnie, bo na nas na pewno. Tak. Też to misterium powstało w tak szybkim czasie, ze względu na to, że właśnie jest naszą tradycją, że od tych 14 lat co roku powtarzamy to misterium. Ale myślę, że emocje co roku są nowe i wchodzimy w to coraz głębiej. Zwłaszcza jak wielkie ma to dla nas znaczenie również jako dla teatru. I obiecujemy, że będziemy tą tradycję podtrzymywać. Tak więc zapraszamy już w przyszły Wielki Piątek, a który za rok. Tak. A wracając jeszcze do wcześniejszych naszych dzieł, to zagraliśmy Piękną i Bestię. Tak. Musical, o którym zapewne Państwo słyszeli, bo był, myślę, że naszym wielkim hitem, ponieważ w grudniu, a dokładnie 11 grudnia odbyła się premiera właśnie musicalu Piękna i Bestia. Karina, moja wieloletnia aktorka, zagrała właśnie Piękną, która jest tutaj widoczna na plakacie. To było też takie, powiem Państwu, takie chyba spełnienie marzenia Kariny, bo Karina wielokrotnie prosiła mnie, żebyśmy zrobili jakiś musical. Ja się nie czułem na to, bo gdzieś zajmuję się dramatem. Dramat jest jakiś, mam wrażenie, prostszy do wyreżyserowania. Tutaj trochę się bałem podjąć tego tematu, bo i trzeba było śpiewać, i trzeba było trochę tańczyć, jednocześnie grając. No ale się udało. Ja gdzieś zawsze mówię, że porywam się z motyką na słońce i gdzieś tą poprzeczkę wyżej stawiam. I jestem wdzięczny Karinie za to, że mnie o to poprosiła, że gdzieś mnie tam zmotywowała do tego bardziej, zachęcała, bo to naprawdę, jak patrzę na wszystkie nasze dzieła, to to jest, śmiało mogę powiedzieć, jedno z najpiękniejszych, najfajniejszych w ogóle dzieł, które my zrobiliśmy. Karina, jak ci się grało Piękną? No, było to wyzwanie, no nie tak. Ukrywam. To jest wielka rola, spektakl jest wymagający pod względem aktorskim, pod względem tego, że śpiewamy, tańczymy, ale też historia jest po prostu kultowa, że tak można powiedzieć. Ta historia Disneya, którą każdy zna, każdy wie, co tam się działo, żeby odegrać to na tyle dobrze. Też robiliśmy to na podstawie disneyowskiej wersji, więc mając na wzór Emmę Watson, nie było łatwo. Ale no Karina, no, ja uważam, że sprostałaś zadaniu bardzo mocno razem z Bestią, z Kordianem. Było to wspaniałe dzieło, ja się naprawdę dobrze bawiłem tworząc ten spektakl i nawet sam teraz się zastanawiam nad tym, czy nie robić dalej musicali i nawet tą formę jakoś bardziej ubogacać w naszym teatrze. No ale zobaczymy. Generalnie wyszło wszystko, chyba po tym spektaklu był jakiś największy odzew, jeżeli chodzi o inne miejsca, w których graliśmy i cały czas jesteśmy zapraszani, bo premiera zgromadziła bardzo dużą ilość osób i potem to poszło w świat. Dlatego tak, już potem graliśmy w Mierzynie, potem ponownie w Strzeblinie zagraliśmy u nas i na końcu zagraliśmy w Strzepczu. Tak, gdzie właśnie to jest troszeczkę nie nasz teren, tam jeszcze nigdy się nie pojawiliśmy, a ludzi było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I za tą całą organizację dziękujemy pani Bożenie Krampa, bo ona się tym zajęła, bardzo chciała, żebyśmy tam wystąpili, no i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nam się tam bardzo podobało. Myślę, że w tak krótkim czasie to był naprawdę duży sukces, ale też bardzo wiele pracy w to włożyliśmy. Bardzo wiele zaangażowania, czasu, prób, nieraz nerwów, ale myślę, że było warto i też mam w sobie takie poczucie, że wciąż mi jest tego mało.
mimo że jestem główną postacią, że spędzałam na próbach naprawdę godziny, dzień w dzień przychodziłam, żeby udoskonalać ten spektakl, żeby na premierze wszystko było dopięte na ostatni guzik, to wciąż po prostu czuję do tego taką pasję, że po prostu jest to tak fajnie zrobiona rzecz, że tylko to udoskonalać i myślę, żeby to ciągnąć dalej. Karina ma jeszcze dodatkowe, jeżeli chodzi o ten spektakl, to ma dodatkową trudność, ponieważ no ja jako reżyser, wiadomo, jestem na każdej próbie, bo je prowadzę, natomiast niektórzy aktorzy pojawiają się co drugi, co trzeci dzień tylko na swojej sceny. Karina jako główna postać musiała pojawiać się codziennie, a też do tego studiuje, pracuje, musiała to wszystko łączyć. Ja jestem za to poświęcenie bardzo wdzięczny, bo naprawdę zrobiłaś kawał dobrej roboty. No i takich aktorów mieć w teatrze to jest naprawdę olbrzymi skarb. Ale Karina ma do tego serce, Karina chce coś więcej od siebie dawać i przyczyniać się do tego, że ten teatr jest taki, jaki jest, że jest piękny, że jest coraz fajniej i za to naprawdę, Karina, jestem ci wdzięczny. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia, które będą dołączały do teatru, kolejni młodzi ludzie będą właśnie czerpać wzorce z takich aktorów jak Karina, bo mam dużo perełek, oczywiście Karina jest jedną z wielu, ale perełek naprawdę w tym teatrze mam sporo i cieszę się, że udaje nam się tworzyć właśnie takie o dzieła. Myślę, że z czasem będzie jeszcze coraz lepiej, ale też to zaangażowanie, o którym mówiłeś, to, że daje z siebie tyle serca, nie wynika tylko z pasji do teatru, ale też myślę, że właśnie z tego, jakie więzi tam tworzymy, z tego, że my nawet prywatnie się ze sobą przyjaźnimy po tylu latach współpracy, to, że my przychodzimy na próby i panuje taka rodzinna atmosfera, że po prostu dobrze się ze sobą czujemy, że i młodsi, i starsi, bo ja tam z aktorów to już jestem jedną z najstarszych osób, ale są też dzieciaczki, które mają po 13 lat i wszyscy razem ze sobą rozmawiamy, śmiejemy się i myślę, że to nie tyle właśnie, że dajemy się tyle serca, co po prostu żyjemy ze sobą i przez to chcemy jeszcze bardziej to udoskonalać, bo każdemu po prostu zależy na sobie nawzajem i to jest piękne w tych czasach, które są bardzo egoistyczne, to jednak wszyscy razem potrafimy dążyć do czegoś pięknego, do czegoś, co Państwo mogą obserwować. Karina właśnie poruszyła bardzo ważny temat, bo właśnie taka jest też misja mojego teatru. Nie tylko tworzyć spektakle, kolejne dzieła, nie tylko występować, ale dla mnie bardzo ważne jest to, żeby budować te takie piękne relacje, które my budujemy od ponad 14 lat. I to jest chyba taka główna istota wbrew pozorom teatru. Wydawałoby się, że tutaj są najważniejsze spektakle. Dla mnie najważniejsze są te relacje i te przyjaźnie, które się zawierają właśnie poprzez to, co razem tworzymy. I ja jestem bardzo wdzięczny też tutaj Gminnej Instytucji Kultury, która nieustannie nas wspiera, na czele właśnie z panią Hanną Mancewicz, z panią dyrektor i z naszą tutaj właśnie przyjaciółką Wielką Teatru Gabrysią. Naprawdę czujemy wielkie wsparcie od Gminnej Instytucji Kultury. Dzięki temu też jest nam łatwiej, prawda? Dzięki temu nasze spektakle też wyglądają piękniej i to, co widzicie na załączonym obrazku, kiedyś musieliśmy sami różne suknie, szaty szyć i teraz możemy to zamawiać z internetu i też jakościowo te spektakle są o wiele lepsze, piękniejsze, fajniejsze w odbiorze. Tak, zdecydowanie, ale nie chodzi tylko o tą część, którą Państwo możecie zauważyć, jak na przykład stroje czy scenografia, ale też dźwięk, oświetlenie, to, że to wszystko się udoskonala, że my się możemy rozwijać, tak, że to wszystko jest coraz piękniejsze, jest właśnie dzięki osobom, które nas wspierają, a jest to Gminna Instytucja Kultury, ale także Państwo, którzy przychodzą do nas na spektakle, tak, którzy rzucą nam tego przysłowiowego grosza i dzięki Wam my stajemy się coraz lepsi, my czujemy się docenieni i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Tak, i obiecujemy, że będziemy dla Was tworzyć, bo naprawdę nabraliśmy wiatru w żagle i po każdym spektaklu, po każdym naszym wystąpieniu, gdzie widzimy, że pojawia się tak dużo ludzi ostatnio na Misterium, to po prostu nam się bardziej chce. My się cieszymy,
Dlatego bardzo Wam za to dziękujemy, ale jednocześnie też prosimy na przyszłość, jak zachęcajcie swoich znajomych, swoje rodziny, przybywajcie, bo uważam, że warto. Uważam, że naprawdę warto poświęcić ten czas, żeby przyjść obejrzeć nasz spektakl, nad którym my bardzo często siedzimy długimi tygodniami, długimi godzinami, żeby to zrobić, przygotować właśnie dla Was. Więc im Was więcej na spektaklach, to my się bardziej cieszymy i bardziej nam się chce i dlatego gorąco zachęcamy, uczestniczcie w naszych wydarzeniach, które szykujemy właśnie dla Was. Jeszcze przy okazji pragniemy zachęcić do polubienia naszej strony na Facebooku Teatr Odeon, a także istniejemy na Instagramie, można nas tam śledzić, można sprawdzić poprzednie posty i co już zdziałaliśmy, wstawiamy tam nasze zdjęcie ze spektakli, ale także to, co się dzieje podczas prób, trochę śmiesznego materiału, trochę poważniejszego. Także myślę, że ci, co nas znają, to widzą, jak działamy prężnie, a ci, którzy jeszcze nas nie poznali, to zachęcamy. Tak. Bądźcie z nami. Do widzenia. Do widzenia.